Lata pyta, że kupił instalację gazową Mach 3 w samochodzie. Czy to jest, co to jest i czy Energy Gaz Polska to obsługuje? Witam wszystkich, Piotr Zatchy, Energy Gaz Polska, LPG. Dzisiaj mamy pytanie o Mach 3. Instalację gazową zamontowaną w samochodzie, czy my coś takiego w ogóle obsługujemy? Powiem tak, że nie spotkałem się z nazwą takiej instalacji, natomiast jeżeli chodzi o instalacje, no na rynku jest ich dużo. Mach 3 przez moje 20 lat, jak nie więcej, doświadczenia, no nie spotkałem się. Mach 3 mi się zawsze kojarzy z Mustangiem, ale to już pomijam ten fakt. Pewnie jest jakaś instalacja z rynku zewnętrznego typu Holandia, Belgia, Włochy, Niemcy. Tam niektóre firmy produkowały swoje produkty bezpośrednio już pod zamówienie konkretnych firm i nazywały je różnie. Spotkałem się z jakimiś Stellagaz, Stargazy, różne nazwy, których tutaj w Polsce nie ma, są bardzo niepopularne i nikt ich nie obsługuje i zapewne ten Mach 3 do takiej grupy należy. Myślę, że w tym przypadku należałoby podjechać rzeczywiście do nas, zobaczymy jaki to jest rodzaj instalacji, ewentualnie możemy zaproponować wymianę elektroniki sterującej, ewentualnie kompletu instalacji, czyli tutaj wtryskiwaczy, reduktora, jeżeli też oczywiście nie współpracuje z instalacją, którą my zaproponujemy. Natomiast na pewno my Macha 3 nie obsługujemy, w Polsce też pewnie nie obsługuje, natomiast zapraszamy do weryfikacji i usprawnienia tej instalacji po to, żeby klient mógł sobie jeździć na tej instalacji i kontynuować oczywiście jazdę na gazie, czyli oszczędzić. Dziękuję.